Dobrze, więc witamy Państwa na krótkiej sesji, na której chcielibyśmy poopowiadać Państwu na przykładzie case'u jednego z naszych klientów, taką historię transformacji od początku powstania firmy, przez cały proces jej usprawniania, aż po sprzedaż, zamknięcie organizacji, tak? Czyli taki case, który często się gdzieś tam spotyka w dużych organizacjach, że zawsze jakaś forma merger and acquisitions, coś, co kogoś przejmujemy, dołączamy, tak, do naszej organizacji, z kimś się scalamy, integrujemy, wydzielamy jakąś część przedsiębiorstwa. Coraz częściej w dzisiejszym czasie są to case'y, które gdzieś tam się pojawiają na co dzień i myślę, że taki case, którym my zarówno powiemy te aspekty związane i wyzwania związane z tymi elementami jakby tworzenia firmy, przejmowania organizacji, jak i z tym, jak przygotować organizację do sprzedania wraz jakby z całą transformacją cyfrową, która się działa w trakcie. Myślę, że to może być jakby ciekawy case do opowiedzenia. I ja nazywam się Maksymilian Kowalczyk, jestem wiceprezesem ITF, który odpowiadał z ramienia grupy Juwik za właśnie wdrożenie tego elektronicznego miejsca pracy. I ze mną jest Jacek Liberak, który podczas jakby funkcjonowania firmy Arden Global był szefem IT, tak? Więc tutaj mamy dwie perspektywy, perspektywę dostawcy i perspektywę zamawiającego, klienta. Więc myślę i klienta, tak, więc myślę, że tutaj będziemy w stanie jakby z dwóch stron ten ciekawy case poopowiadać. Tak, i podzieliliśmy sobie go na cztery krótkie części, tak, czy najpierw kontekst, dwa słowa o firmie. Tu poproszę Jacka, żeby powiedział jakby kim jest klient, jaka jest jego specyfika, tak, wyzwania, które są związane z procesem, o którym powiedziałem, jakie wybraliśmy podejście do poszczególnych zagadnień i jakie rozwiązania wdrażaliśmy, jakie elementy tego rozwiązania się znajdowały. Więc zacznijmy dwa słowa od kontekstu, od firmy. Jacku mógł powiedzieć. Firma Ardent powstała na drodze mergeru, połączenia dwóch z czterech największych na świecie firm zajmujących się ratownictwem morskim. Ratownictwo morskie, czyli gaszenie płonących statków, wyściąganie z mielizny statków, które się na nią wbiły, bo miały awarię maszynerii na przykład, tudzież kiedy już jest po ptakach i trzeba usunąć wrak, usuwanie wraków bądź usuwanie paliwa i lubrykantów z wraków leżących na głębokościach, z których całego wraku już się wydobyć nie da, czyli tam około na przykład 3000 metrów głębokości. I powstała ta firma, jak wspomniałem, zostały przeprowadzone dwa carve-outy z dwóch dużych korporacji. Jedna to jest część w zasadzie merska, czyli tych kontenerków, które widzimy na ulicach, a druga to Crowley, odpowiednik Maerska, taki amerykański, duży armator. Następnie te dwie firmy, Switzer Salvage i Titan Salvage, miały zostać połączone. One pochodziły z, no tak jak wspomniałem, od dwóch różnych spółek matek, które miały zupełnie różne od siebie środowiska, infrastrukturę, w zasadzie wszystko, co można podpiąć pod technologię. Trzeba było nie dość, żeby to pożenić, połączyć, to jeszcze usprawnić, żeby ludzie chcieli z tego korzystać, korzystali z tego aktywnie i stworzyć de facto nowy format tego digital workplace'u, w czym pomogli nam koledzy z IT Devu. Tak, i tutaj jakby te wyzwania, Jacek płynnie przyszedł do tych wyzwań, które gdzieś tam się pojawiły w trakcie tego procesu, tak? Więc jakby teraz dwa słowa bym Cię prosił, Jacku, jakbyś mógł powiedzieć o tym, jakie kluczowe zadania, kluczowe wyzwania właśnie pojawiły się na etapie tego, jak firma powstawała, tego, jak firma funkcjonowała i na koniec jakby w procesie jej sprzedaży, tak? Więc dwa słowa powiedz, ja tu oczywiście będę ze swojej strony też parę słów uzupełniał. No to tak jak przed chwilą wspomniałem, mieliśmy że tak się kolokwialnie wyrażę, do ogarnięcia bardzo duży
No, bajzel związany z ilością danych tak w jednej firmie, jak i w drugiej, które trzeba było wyciągnąć, wyselekcjonować to, co faktycznie miało być przydatne, a następnie wtłoczyć to w jakieś naczynie, z którego wszyscy w stosowny sposób by mogli się posilać tymi danymi, bądź zasilać nowymi. Co było też dosyć istotne, to i w czym paradoksalnie narzędzie pomogło, to była integracja zespołów. To były dwie firma holendersko-skandynawska i firma amerykańska. Bardzo ostrożne podejście do wszystkiego, do pracy, do klientów, do tego, jak działamy Europejczyków versus takie kowbojskie podejście Amerykanów. Te zespoły nie do końca się lubiły przez pierwszy rok, tak na oko. Może też dlatego, że połowa tych ludzi to byli nurkowie ze służb specjalnych, albo amerykańskich, albo holenderskich, albo angielskich. I tutaj w sukurs nam przyszło właśnie rozwiązania komunikacyjne, wtedy akurat wchodziły Teamsy na tapetę, ludzie jeszcze tam skajpowali, coś tego. Przesiedliśmy się na ten nowy intranet, nowy workplace, co pomogło nam zintegrować firmę. No i oczywiście trzeba było bardzo, bardzo skrupulatnie podchodzić do aspektu dokumentacji prac. Specyfika firm zajmujących się właśnie ratownictwem morskim polega na tym, że praktycznie każdy projekt, każda operacja jest obarczona bardzo dużym ryzykiem, raz operacyjnym, bo no, może się wiele nie udać i na przykład wylać się dużo więcej ropy, która już tam pływa po tym morzu. Czego konsekwencją na takim przykładzie będą dodatkowe claimy, z którymi mogą przyjść do nas, może przyjść do nas albo państwo na terenie wód, którego operujemy, albo ubezpieczyciel, albo lokalny urząd morski itd., itd. Trzeba każdą operację na każdym etapie, każdego dnia bardzo dobrze dokumentować. Produkuje się DPRs, Daily Progress Report, co 12 godzin, to trzeba wszystko składować gdzieś, mieć w ryzach i w porządku po to, żeby na przykład jak przyjdzie claim za 5 lat, to wiedzieć, gdzie sięgnąć, aby wyciągnąć stosowną dokumentację na przykład i się tym zająć. Następnie ludziom, którzy są w trakcie takiej operacji i są na no, przysłowiowym zadupiu, to może być zakole, nie wiem, rzeki Parana w Ameryce Południowej, gdzie co chwilę ładują się statki na mieliznę i tam nie ma nic, nie ma żadnego, prawie w ogóle nie ma netu czy połączenia. Mamy tylko telefony satelitarne, które dzisiaj już są dużo tańsze, są można powiedzieć 9-krotnie tańsze niż były w roku 2015, kiedy ten romans zaczęliśmy. Więc też trzeba było w takie narzędzia wyposażyć pracowników operacyjnych, żeby oni mogli i spełniać warunki raportowania i mieć dostęp do dokumentacji, która jest im potrzebna. Architekci okrętowi muszą mieć dostęp do bazy danych z kadowymi rozpiskami, jak ten statek wyglądał przynajmniej wtedy, kiedy wychodził ze stoczni 20 lat temu, bo teraz muszę tam spuścić człowieka i lepiej, żeby on trafił tam, gdzie ma trafić, a nie się uszkodził. Tak? Więc tego typu wyzwania mieliśmy na etapie, no, kiedy pracowaliśmy jako Ardent, a następnie przy sprzedaży tej firmy, bo ona powstała i udziałowcy Maersk i Crowley byli cały czas udziałowcami i później znaleziono fundusz taki inwestycyjny, który, czy było ich kilka, który zdecydował się firmę kupić, więc trzeba było też no, przygotować cały data room, czyli nie wiem, na ile Państwo są zaznajomieni z właśnie procedurami, tymi carve-outami i później przejęciami czy sprzedażą firm. Robi się
specjalny projekt, jakąś głupią nazwę mu się zawsze daje, niezwiązaną z działalnością firmy, żeby pracowników tam trochę skonfudować i paniki nie wprowadzać w firmie. I następnie wrzuca się tam dane, które sobie zażyczy potencjalny nabywca firmy. On życzy sobie dużo więcej niż te takie księgowe due diligence, sam rachunek zysków, strat, bilans i sprawozdania finansowe, tylko właśnie chce zajrzeć, a pokaż mi, jak wyglądał maj tego roku, obroty do maja tamtego. Ile projektów prowadziliście, ile projektów rozpoczęliście, a nie zakończyliście, a ile zakończyło się, ale pod kreską i dlaczego. Te wszystkie dane, no normalnie jak się łączyliśmy, jak był ten pierwszy merger, to też brałem udział w data roomie od strony Switzera, no to była krew, pot, łzy, droga przez mękę, bo znaleźć te informacje były przede wszystkim w głowach tych salvage masterów, którzy byli tam na miejscu, bądź głównej księgowej. Jak wiadomo, nikt nie jest niezastąpiony, więc tutaj w Ardencie postaraliśmy się te wszystkie dane tak jakoś polokować, poupychać, żeby później można było właśnie jakąś tam kwerendę w miarę mało skomplikowaną spreparować, zapuścić. I nabywca firmy miał do tego dostęp. I druga bardzo ważna rzecz to case, o którym wspomniałem, claimów, gdzie właśnie w trakcie pracy jest wypadek i właśnie mamy rozlany olej i gdzieś tam na plaży się pojawi plamka jego za 2 miesiące. W Stanach to jest od razu claim, pozew tam na parędziesiąt milionów dolarów. Firma była na 5 czy 6 kontynentach, mieliśmy biura. Wszędzie, wiadomo, gdzie jest założona jakaś tam jednostka, obowiązują lokalne przepisy dotyczące składowania i przechowywania sprawozdań finansowych, dokumentów itd., itd. Plus te claimy, które są w sądach arbitrażowych w Londynie zawsze rozpatrywane. Musieliśmy sprostać temu, że nawet jak sprzedamy tę spółkę, czy ktoś ją tam sobie zamknie jutro, czy będzie ją rozwijał, musimy spełnić te wymogi formalne w tych wszystkich krajach, w których mamy biura, żeby tę dokumentację składować, żeby ona była dostępna dla podatkowych organów czy innych. No i tutaj też bardzo fajnie udało się to w tym ekosystemie zbudowanym przez IT Dev to utrzymać. Tak, dwa słowa komentarza jeszcze ode mnie, króciutko tutaj. Na pewno zagadnienia bezpieczeństwa danych, bardzo ważne, to co Jacek mówił. I też te sytuacje właśnie occasionally connected apps, czyli sytuacja, w której mamy internet albo nie mamy, coś ten salvage master raportuje, ale nie chce mieć sytuacji, że tu klika i mu się to wszystko gdzieś tam znika, tak, czy nie transferuje, więc to przygotowanie aplikacji właśnie w takim modelu, że ten internet może być, a może go wcale nie być, to też jakiś kontekst tutaj, który warto z tej technicznej strony. To ja muszę o bezpieczeństwie się pochwalić jedną rzeczą. Nie wiem, czy pamiętacie, 2016 rok, to był Pietia, ten taki exploit puszczony, co zainfekował i tam Sovcom Flot. No. I on... Firma matka, Maersk, stanął przecież kontenerów przez 3 miesiące nie wydawali, bo konosamentów nie można było w ogóle wydrukować, tak? A to jest niezgodne z prawem. My byliśmy, wtedy się już tam odcinaliśmy od spółek matek, byliśmy jedyną spółką całego APMLR Maersk koncernu, która nie została tym dotknięta, nie byliśmy zainfekowani. W ogóle przeszliśmy przez to śpiewające. Suchą stopą, jak to się suchą mówi. Stopą, także to było fajne. Można było się pofleksować trochę przed kolegami z Kopenhagi. Dobrze, dwa słowa powiedzmy o gdzieś tam podejściu i przejdziemy do tego, jak to rozwiązanie funkcjonowało, czyli na etapie powstania firmy, tak jak Jacek mówił, trzeba było dane wyciągnąć z istniejących firm. Na to było bardzo mało czasu, bo pamiętam, że nawet część ograniczeń to była 30 dni. Macie 30 dni, możecie zabrać dane, po 30 dniach to już jakby to, co nie zabraliście, to już wasz problem, tak? Więc trzeba było zidentyfikować wszystkie asety, dane, aplikacje, ale też polityki, które by funkcjonowały wobec tych danych, to o czym Jacek mówił, ile przechowujemy,
kto ma do nich dostęp, tak, jak to wygląda, to też trzeba było ze sobą, że tak powiem, zabrać. Przygotować ten plan migracji. Oczywiście jakby, jak to przy migracjach, wyzwaniem zawsze jest właśnie czas i dobre zaplanowanie, więc tutaj, żeby nie przenosić wszystkiego, tak, żeby nie powodować jakby chaosu, wrzucając dwa zbiory rozłączne często danych, tak, i powodować komplikacje, przeprowadziliśmy taką analizę ROT, czyli Redundant Obsolete Rival, żeby zidentyfikować te dokumenty, które gdzieś tam nie są już potrzebne i tylko przemigrować te rzeczy, które rzeczywiście mają konkretną wartość. Zaraz o tym powiem w szczególe, tak, jak przynieść aplikację, jak podeszliśmy do transferu właśnie polityk. I właśnie to podejście krok po kroku, które zrobiliśmy, tak? Czyli przy okazji właśnie migracji danych, analiza, tak? Tego, co w ogóle składamy, biorąc pod uwagę, że statystycznie większość rzeczy to są jakieś archiwalne wersje plików, jakieś może multimedia, jakieś losowe dokumenty użytkowników, zidentyfikowaliśmy to, co jest potrzebne, to co nam będzie, to co będziemy, jak na czym będziemy pracować, tak? Plus te rzeczy, które są nam potrzebne ze względów jakby compliance'owych, ze względów gdzieś tam archiwizacyjnych, tak, więc to była tylko cząstka całości i ta migracja właściwa mogła być przeprowadzona tylko na tej cząstce, przy okazji jakby pomijając to wszystko, co powodowało taki chaos informacyjny, tak, czyli identyfikacja tych danych, tych danych, identyfikacja tych dokumentów, tak, wybranie tego, co jest istotne i określenie, do jakiego źródła będzie to migrowane. Ta migracja była w niektórych przypadkach od razu migrowaliśmy do SharePointa Online, bo to była główna platforma, w której trzymaliśmy dane. Część danych migrowaliśmy jakby dwukrokowo, czyli najpierw przemigrowaliśmy, ponieważ czas był bardzo ograniczony, na storage, tak, a później z tego storage'a bezpośrednio już do SharePointa. Część danych było po prostu archiwizowane od razu bezpośrednio do storage'a ażurowego, tak. I ten pierwszy etap, czyli to discovery, polegał właśnie na zapuszczeniu narzędzi. Wykorzystaliśmy wtedy narzędzia AvPoint, które pozwalały nam przeanalizować, przeskanować te dokumenty, znaleźć i rozpoznać, czym one są, kto jest właścicielem, tak, czego dotyczą, tak, kiedy były używane, znaleźć duplikaty, wyeliminować duplikaty. Na bazie tego i na bazie raportów Power BI-owych, które gdzieś tam na podstawie tych danych można było wygenerować, określiliśmy, które dane są używane, które dane są potrzebne. I tylko te dane podlegały dalszej migracji. W docelowym środowisku stworzyliśmy już stosowną architekturę informacyjną. Czyli pogrupowaliśmy sobie w tym Digital Workplace, w tym internecie, powiedzieliśmy, ok, jakie są dane departamentowe, jakie projektowe, tak, jakie dane gdzieś tam pracownicze, regulacje i tak dalej. To wszystko sobie określiliśmy i przemigrowaliśmy to już w tych docelowe miejsca, od razu nakładając odpowiednie polityki, żeby mieć pewność, że powiedzmy tworząc projekt jest określona polityka, która mówi, te dane po takim czasie mają się zarchiwizować, tak? Po takim czasie gdzieś tam będą dane, część danych usuwana, tak? Wiemy jakby jakiej klasy projekt, jakie dane potrzebuje przechowywać, w jakim czasie, tak? Więc jakby te polityki od razu pilnowały, żeby znowu nie zrobił się jakby bałagan, tak? Upraszczając, tak? Tylko żeby rzeczywiście dane były trzymane w sposób odpowiadający specyfice danego projektu, tak? Czyli ta migracja, jakby ta architektura informacyjna była docelowym miejscem, do której zmapowaliśmy te dane. I oczywiście część danych migrowanych było z SharePoint, ale część danych było migrowanych z działów sieciowych, więc też trzeba było chociażby na bazie struktury katalogów zmapować to na odpowiednie metadane, na odpowiednie informacje, żeby przenieść to jakby w postaci takiej, w takiej docelowej strukturze, docelowym jakby metadanych, tak, żeby łatwo można było to wyszukać, zarządzać tym przenosić i już od razu ten docelowe środowisko miało zdefiniowane właśnie polityki backupowe, polityki właśnie governance'owe, żeby zredukować tą ilość danych, które są niepotrzebne właściwie do przechowywania, plus możliwość w niektórych przypadkach też pozostawienia użytkownikom jeszcze narzędzia przez chwilę, żeby sobie mogli przeorganizować te dane jeszcze w jakiś tam sposób, tak, bardziej szczegółowy w stosunku do tego, co potrzebowali. Jeśli chodzi o aplikacje i podejście do ich migracji, to taka standardowa, prosta analiza portfela aplikacji, czyli taki APA, tak, czyli sprawdzaliśmy, które aplikacje w ogóle sens jest przenosić,
które aplikacje można czymś zastąpić, tak, które aplikacje można czas modernizować, tak, więc jakby pogrupowanie tych aplikacji na określone segmenty. I tutaj to, co jest też ważne, to Jacku też proszę dwa słowa, jakbyś mógł powiedzieć to, że jakby przenosząc, przyjęta była taka polityka, że potrzebujemy szybko postawić program finansowo-księgowy, to był chyba Navision, jeśli dobrze, tak, dobrze pamiętam. Natomiast nie będziemy przenosić, migrować modułów customowych z ERP-a. To był pierwotny SAP był, dobrze pamiętam? W jednej ze spółek był SAP, tylko że no tam, nie wiem, ktoś z Państwa pracuje dla SAP-a? No, zasadniczo decyzja została podjęta taka, to już tu trzymamy bookkeeping tam i niech jest, bo już tam cała księgowość w Holandii to robiła i to już niech to robi dalej, ale już odetnijmy wszystko, co jest dookoła i w ten, jakby od tej decyzji stworzyliśmy wspólnie takiego potwora, czyli de facto ten cały digital workplace gdzieś tak po roku mniej więcej zaczął pełnić funkcję ERP-a w firmie, bo na wszystkich case'ach, tych projektach, które nazywaliśmy case'y, otwierając projekt, tworzył się nowy site, nowy team w Teams'ach, potem podłączenie do naszych stanów magazynowych, później zresztą już magazyny też zostały ujęte, tak, w SharePoint'cie. Także znowu to, o czym mówiłem na samym początku, że przy sprzedaży firmy bardzo fajnie, lekko można było pokazać dokładnie, co w tej firmie się dzieje i kto co robi i dlaczego i jak na tym wychodzimy, bo z tego korzystaliśmy na bieżąco, tak? Tym się posługiwał zarząd firmy, realizując strategię, swoje statutowe po prostu obowiązki wykonując. No bo mieliśmy już w zasadzie ERP-a, tak? Takiego, w którym te wszystkie dane były i były łatwo osiągalne, przejrzyście, taki managerial dashboard zrobiliście i... Tak, i taki model właśnie coraz częściej widzimy u klientów, że jakby ten ERP jest, nazwijmy to taki koronę modułu ERP-a, natomiast obudowywany jest właśnie różnego rodzaju aplikacjami, głównie właśnie power-upkami, które spowodują, że te rzeczy jesteśmy w stanie szybko customizować, szybko dostarczać. Znaczy nie ukrywam, to było też 10 razy tańsze niż skustomizowanie jakiegokolwiek modułu w tym ERP-ie, nie? To też jeden z kluczowych powodów. Jeśli chodzi o podejście, tak króciutko, jeśli chodzi o podejście tutaj do tego, by rzeczywiście dostarczać wartość biznesową w ramach rozwiązań, których firma korzystała, tak, to na początku zaczynaliśmy zawsze od warsztatów, pokazywaliśmy klientom, zarówno jakby gromadziliśmy wymagania, ale też jednocześnie pokazywaliśmy, budowaliśmy ten awareness, czyli pokazywaliśmy, jakie są możliwości, jak to wygląda, tak, identyfikowaliśmy, robiliśmy audyt bezpieczeństwa, definiowaliśmy określoną architekturę informacyjną, jak będzie ten system docelowo wyglądał, tak, jakie elementy będą gdzieś tam w nim zawarte, tak, a następnie po wdrożeniu aplikacji upewnialiśmy się, że było rozwiązanie wykorzystywane, tak, odpowiedni poziom adopcji przyjęty i jakby to zaangażowanie użytkowników wykorzystania również było. Dwa słowa jeszcze powiemy też o tym, już Jacek o tym wspomniał, dwa słowa jeszcze powiemy na końcu właśnie o tych kwestiach związanych ze sprzedażą w organizacji, co się działo, tak, że istotne było też to, żeby w odpowiedni sposób dane wyeksportować i w odpowiedni sposób dane zarchiwizować na jakby efektywnym kosztowo storage'u, tak, żeby, tak Jacek mówił, jeśli za parę lat się pojawi jakiś claim, tak, dotyczący tego, co było wcześniej, żebyśmy mogli do tych danych sięgnąć, ale niekoniecznie to musimy trzymać, bo na przykład Microsoft 365, możemy trzymać to na tańszym storage'u, tak, które również wykorzystywaliśmy narzędzia AvPointa do archiwizacji tych danych. No, mam jeszcze jedną rzecz mogliśmy wspomnieć, bo w tym czasie też weszła dyrektywa unijna GDPR, nie? I też w tym całym workspace'ie to było praktycznie od początku spółki, żeby zanonimizować na przykład coś dotyczące właśnie czy jakiejś osoby, czy klienta, kontrahenta, mogliśmy to zrobić. Myśmy się na to przygotowali wcześniej trochę, bo taka dyrektywa bardzo podobna już dawno funkcjonowała w Australii,
państwie dosyć mocno, nie chcę powiedzieć policyjnym, ale w dobrym słowa tego znaczeniu, no tam przepisy, przepisy i jeszcze raz przepisy, więc SharePoint też, ten nasz intranet bardzo ładnie nam w tym pomógł, że jak weszło GDPR, te przepisy weszły w Europie, to byliśmy na to tak od razu gotowi. Gotowi. Okej, okay, czyli generalnie rzut okiem, jak ten Digital Workplace wyglądał, tak? Czyli jedno miejsce oparte o Microsoft 365, oparte o SharePoint, oparte właśnie o sezony PowerUpki, dashboardy Power BI-owe, które zapewniało dostęp do kluczowych informacji, dostęp do narzędzi komunikacji, dostęp do aplikacji jakby w jednym miejscu, tak? Czyli użytkownik wchodząc do portalu miał wszystko, czego potrzebuje, tak? Zarówno tak, gdzie firma powstawała, to ważne było zakomunikowanie pracownikom jednej wizji wspólnej, tak, priorytetów, ale też wygodny dostęp do danych, raportów, informacji. Wdrożenie polegało na tym też, że pierwszy pilot bardzo szybko wdrożony, dosłownie w tygodniach, tak, by użytkownicy już coś mieli do realizacji, a następnie sukcesywnie rozwijany, rozbudowywana funkcjonalność, tak, tworzenie środowiska pracy, w którym mogliśmy, tak jak powiedział, case'y, wymieniać pliki, dokumenty, wszystko zapięte jakby w reguły governance, również wykorzystane narzędzia w Pointa po to, by te projekty wygodnie tworzyć, aplikować od razu reguły, ile ten projekt ma trwać, jeśli projekt jest nieaktywny przez jakiś czas, to jakby system sam monitorował, sam informował użytkowników, czego nie zarchiwizować, tak, co zrobić, więc tutaj jakby w biznesowy sposób zdefiniowane usługi, które wykorzystywaliśmy. Jednocześnie narzędzie komunikacyjne z pracownikami, dostęp do kluczowych aplikacji. Aplikacje zarówno jakby w SharePointie proste listy, rejestry, aplikacje jako PowerUpki. Jeśli chodziło o bardziej rozbudowany user interface, to wykorzystywaliśmy SharePointa właśnie ze SPFX-em, tak? Logika w Power Automate, bardziej złożone, powtarzalne, jakby deployowalne procesy jako Logic Appy i też specyficzne funkcje, integracje z wykorzystaniem Azure App Services i Functions. No i mieliśmy też teamy współdzielone z zewnętrznymi firmami, z dostawcami na przykład na projekcie. To też było, że extranet, tak, zrobiliście. Dokładnie. Tutaj poglądowo architektura, z chęcią omówimy jakby w przerwie, bo już czasowo jesteśmy troszeczkę do tyłu. Natomiast właśnie przykład paru aplikacji, które wykorzystywaliśmy, specyficzne moduły do planowania pracy, te elementy, które przenieśliśmy z ERP-a, aplikacje HR-owe, projektowe, GDPR-owe, zrobione właśnie jako PowerUpki, taką możliwość szybkiego, chociażby tutaj widzimy zgłaszania requestów GDPR-owych, tak, czy jakieś procesy HR-owe zrobione właśnie z wykorzystaniem Power Platform. Platforma raportowa, zarówno w postaci KPI-ów, które były osadzane w internecie, jak i dashboardy Power BI-owe, przy czym bezpośrednio osadzane i też ostylowane, tak, w portalu intranetowym, żeby zapewnić ten zunifikowany user interface użytkownikom i udostępnić te dane, których potrzebujemy. I to, co na koniec ważne, też wszystko zapięte w bezpieczne środowisko. Wykorzystywaliśmy backup w pointowy, był zestaw jakby wymagań bezpieczeństwa, które narzucały nam to, że chcieliśmy wykorzystać właśnie, musieliśmy wykorzystać jakby zewnętrzny backup, bo to, co Microsoft zapewniał, troszeczkę jednak nie wystarczało tutaj tym wymaganiom, regułom, które sobie nałożyliśmy. I to spowodowało, że to narzędzie wykorzystywaliśmy jako narzędzie zewnętrzne. I właściwie tyle, jeśli chodzi o omówienie tego case'a. Jeśli chodzi o pytania, to tak jak właśnie sugerowaliśmy tam.